Witajcie na kanale Kaczma TV. W tym odcinku porozmawiamy sobie na temat odkręcania ramki i montażu filtrów na kamerze, czyli na gimbalu, który znajdziemy pod naszym dronem. Wbrew pozorom jest to czynność bardzo prosta. W końcu wystarczy odkręcić aktualnie zainstalowaną ramkę. Możecie zwrócić uwagę, że jest ona dobrze widoczna w postaci takiej kreseczki wskazującej, że jest tutaj coś jeszcze nakręcone na obiektyw. Czynność jest ta bardzo prosta. Odkręcamy ramkę, ponieważ ona nie ma szkiełka. Ta szkiełka jest zamontowane bezpośrednio na, tak jakby na, nazwijmy to, obiektywie samego aparatu gimbala. Po odkręceniu ramki przykręcamy sobie filtr polaryzacyjny, filtr szary, w zależności od tego, do czego będziemy. Używać tego filtra. Natomiast wielu użytkowników zgłasza problem związany z tym, w jaki sposób tą ramkę zdemontować i przede wszystkim, w jaki sposób zrobić to, aby nie uszkodzić naszego drona. I to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że jest to wbrew pozorom urządzenie bardzo delikatne chodzi oczywiście o sam gimbal, o ten mechanizm, który się znajduje tutaj w środku i faktycznie przy próbie szarpania lub gdzieś tam odkręcania na siłę możemy doprowadzić niechcący do tego, że ten gimbal zostanie całkowicie wyłamany lub jakieś inne uszkodzenie nastąpi w tym dronie. Aby zabrać się do odkręcania ramki, najlepiej jest zdemontować sobie wcześniej skrzydła, Złożyć naszego drona. Ja zdemontowałem baterię, dzięki temu on jest lżejszy, jest mi go równie dobrze i łatwo trzymać w ręku. Jeśli chodzi o odkręcenie tej ramki, tą czynność możemy wykonać na dwa sposoby, w zależności od tego, czy wcześniej już odkręcaliśmy, czy też będzie to nasze pierwsze odkręcenie. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ym, tak naprawdę fabrycznie ta ramka jest bardzo mocno dokręcona i trudno tak naprawdę ją odkręcić. Faktycznie trzeba w nią włożyć troszkę siły, a jeśli nie siły to po prostu użyć odpowiedniej techniki, żeby nic nie uszkodzić i swobodnie ją odkręcić. Ja również miałem z tym problem. Poradziłem sobie za pomocą ręcznika papierowego, zwykłego ręcznika kuchennego, gdzie po prostu złapałem i odkręciłem to delikatnie. W jaki sposób to odkręcić? Jeżeli nie uda Wam się to zrobić ręcznie, możecie zastosować gumową rękawiczkę, zakładaną na rękę, którą będziecie odkręcać. Możecie sobie. Założyć gumkę recepturkę, jakąś małą, która będzie tylko i wyłącznie na tej odkręcanej ramce. Możecie okleić taśmą, na przykład papierową, tą ramkę, dlatego że już będzie troszkę lepszy chwyt i mniejszy poślizg. No i co? Możecie popsikać WD-40, ale wydaje mi się, że to byłoby już całkowicie e, przesadą. Ja użyłem po prostu ręcznika papierowego. W jaki sposób odkręcać tą ramkę, aby niczego nie uszkodzić? Możecie wykonać tutaj to w ten sposób, że w pierwszej kolejności kciukiem blokujecie sobie gimbala, a więc aby go zablokować, wystarczy go po prostu wcisnąć, tak? W ten sposób łapiemy jak kanapkę. On jest w tej chwili no, średnio unieruchomiony, natomiast jest wystarczająco unieruchomiony do tego, abym ja swoją ramkę mógł już w tej chwili zdemontować i założyć na przykład filtr polaryzacyjny. Tą technikę bym zalecał wszystkim, którzy już wcześniej demontowali tą ramkę i nie stawia na oporu. Jeśli robicie to pierwszy raz i czujecie, że ta ramka nie chce się odkręcić, możecie oczywiście rozpocząć od złapania gimbala. Ale tutaj jest jedno zastrzeżenie: nie róbcie czegoś takiego, że trzymacie gimbala i cała, cały dron lata na lewo i na prawo, dlatego, że jeśli niechcący szarpniecie tym gimbalem, po prostu ciężar drona spowoduje, że może on zostać wyłamany. Ja pierwsze odkręcanie zrobiłem w ten sposób, że Złapałem mojego gimbala tak, żeby mieć swobodny dostęp do ramki aparatu. Palec włożyłem pomiędzy drona a gimbala. Dzięki temu mój gimbal cały czas jest tak naprawdę w naturalnej dla siebie pozycji. Żadne mocowanie nie jest jakieś mocne obciążone ani naciągnięte. I tutaj palcami docisnąłem sobie to. Tak naprawdę ten palec jest decydujący, bo to on wyznacza dystans gimbala. A więc kciukiem dociskam gimbala do mojego palca, natomiast tymi dwoma palcami trzymam drona. Spójrzcie, rękę mam wolną, dron lata. No, i teraz najlepsze: gimbal jest całkowicie unieruchomiony, nie ma ryzyka, że cokolwiek wyłamię, uszkodzę w momencie, kiedy będę odkręcał. Nie używajcie żadnych narzędzi, jakichś kluczy francuskich zaciskowych, bo po prostu możecie niechcący. Pociągnąć tego gimbala i go całkowicie wyrwać. Jeżeli już złapiecie, a więc kciuk dociska gimbal, jeden palec jest dystansem i jednocześnie trzyma gimbal oraz trzyma drona, przystępujemy do mocnego odkręcenia ramki. Tutaj już nie musicie się obawiać, bo jest bardzo małe ryzyko, że cokolwiek zostanie uszkodzone. I znowu, jeżeli w tej technice nie uda Wam się odkręcić tej ramki, bierzemy sobie na przykład ręcznik papierowy, łapiemy. I odkręcamy. Zapewniam Was, że nie trzeba do tego używać dużej siły, wystarczy, że palce nie będą się ściskać. Nie będą się ślizgać, nie ściskajcie też zbyt mocno, gdyż sami sobie będziecie stawiali opór przy próbie odkręcenia. Powtórzmy. Jeżeli odkręcamy kolejny raz i chcemy to zrobić bezpiecznie, dociskamy kciukiem gimbala do drona, on jest dosyć stabilny, odkręcamy. Jeżeli macie obawy, jeżeli robicie to pierwszy raz, chwytacie sobie tego gimbala i ręką chwytacie również drona i teraz odkręcacie tak żeby gimbal był nieruchomy względem drona jeżeli wszystko lata to lata razem a nie każdy element osobno. Jeżeli macie duże grube palce, poproście o pomoc inną osobę. Ewentualnie pamiętajcie o tym, że drona można delikatnie, przepraszam, gimbal można obracać, także w tej pozycji możecie tutaj włożyć dużo grubszego palca również zaprzeć sobie ten gimbal. Tak, żeby był on w pozycji naturalnej. Jeżeli nie wiecie, jak go łapać, sobie, postawcie go na ziemi. Tak, on jest w tej chwili w pozycji naturalnej, nic nie jest naciągnięte. I spokojnie zacznijcie odkręcać. To tyle, jeśli chodzi o moje porady. Myślę, że w ten sposób nie ma żadnej szansy, żeby cokolwiek uszkodzić. Pamiętajcie, nie róbcie nic na siłę. Wytrzyjcie dobrze ręce, zadbajcie o to, żeby były suche, użyjcie ręcznika papierowego, nie psikajcie WD-40, możecie użyć gumowe rękawiczki, ale z tymi gumowymi rękawiczkami jest też tak, że one się potrafią zwijać z chwilą, kiedy czują opór, więc ja proponuję ręcznik papierowy taki kuchenny albo papier toaletowy miękki, nie szary i tak dalej. Jeśli dotkniecie szkło, zadbajcie o to, żeby je później wyczyścić. Używajcie do tego akcesoriów fotograficznych, a nie jakieś tam gazety lub innego płynu na przykład do mycia szyb i tak dalej, aby nie uszkodzić tej delikatnej struktury. Nic nie powinno się stać. Gimbal w końcu jest elementem ruchomym, jest on odpowiednio amortyzowany, więc nie powinniście tutaj zrobić temu urządzeniu żadnej krzywdy. Pamiętajcie o tym, aby również za każdym razem zakładać osłonkę na gimbala po to, aby czy to w plecaku, czy w torbie, czy wyciągając go z kieszeni, nie pociągnąć tego gimbala, nie szarpnąć nim i go po prostu nie wyrwać. No i przede wszystkim pamiętajcie, żeby tą osłonkę ściągać, kiedy uruchamiacie drona, kiedy tylko naciskacie przycisk power na baterii, zawsze ta osłonka musi być ściągnięta, dlatego warto sobie nawet na baterii umieścić jakąś informację ściągnij ramkę po to, żeby ten gimbal nie uległ uszkodzeniu. Tyle w tym odcinku. Jeśli mielibyście pytania lub macie jakieś inne techniki do tego, w jaki sposób odkręcić ramkę i założyć np. filtr polaryzacyjny, dajcie znać w komentarzu do tego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie.